Siema. Atakuj. Trochę ich tu dużo, muszę szczerze przyznać. Dobra, idziemy. Znaczy nasi przyjaciele powinni sobie sami poradzić, podejrzewam. O, panie! Umierasz pan. A wy byście może zaatakowali tego kolesia. Jak rozkażesz. Tak w trybie ekspresowym. Wszyscy? No to by wyglądało. Tam ludzie donoszą, że streamer upadł. Nie, no działa, musi działać. Nie ma opcji, żeby nie działał. Nie ma takiej opcji, żeby nie działał. Wow, na pułapkę trafiliśmy, lol. Moja noga biedna. Jezus. To by urwało mu tą nogę. Nie wiem, ludzisko, co tam mnie zabanglało, ale ja nic nie robiłem i się nic nie wydarzyło. Jakby co. Jak już to podejrzewam, że wina raczej po stronie Gaming Live tutaj w tym momencie jest. Dobra, tu tych... Niestety... Tej skrzynki nie zbadamy. To zaraz, zwiadowca. Umiejętności. Ważenie, wyszkolenie, zaklęcia, talenty. Czysta walka, zręczne ręce. Niestety on nie ma zręcznych rąk. No niestety. Miałem nadzieję, że może on może. Że może mógłby. Że może mógłby wyważyć nam, otworzyć. Ale nie może. Jan rzeczywiście knuje przeciw nam. Byłoby to doskonałe miejsce na zorganizowanie zasadzki. Mamy tarczę i jesteśmy tutaj całkiem sami. No. Oczywiście. O czym tam szepczecie? Racja, dowódco. Ten koleś mi coś śmierdzi. Coś mi tu śmierdzi. Suchnie to na kilometr. Niczym Wine Orca. Czy innego Denluka. Zaraz. Ja tu przed chwilą byłem. Boże. Wracam się. WTF. Dobra, spróbujmy odblokować to. Właśnie. Mamy tego łotrzyka. Ej, działa. A to ciekawostka przyrodnicza. Taktyka. O! Ciekawe. Możemy... Tego wcześniej nie widziałem. Dobry, dobry. To jeszcze obadamy te zachowania. Tędy? Chyba tędy.
Wydaje mi się. Tak, tędy. Coś mi tu brzydko pachnie. A kamień to Trian. Ha. Na pewno były mroczne pomioty. Tak, tak. Nie wygląda mi na to. Brak śladów po ugryzieniach, zadrapań, okaleczeń. Ktoś nadchodzi. Szybciej, ojcze, zanim będzie za... Aha. Na wszystkich przodków, co tu się stało? Przybyliśmy za późno. Bejlen miał rację. To dziad jeden. Wiedziałem. Wiedziałem, żeby mu nie ufać. Synu, powiedz, że jest inaczej niż na to wygląda. Wystarczająco wcześnie, by zabić Triana. Mój pan jest niewinny. Gorimie, twoja lojalność wyklucza cię jako świadka. Musimy wysłuchać innych. Ty, zwiadowco, co się tutaj stało? Trian i jego ludzie byli tutaj. Chyba walczyli z mrocznymi pomiotami. Lord Edukan podszedł do nich, niby przyjaźnie, ale gdy się zbliżyliśmy, kazał nam atakować. To żmija. To żmija jedna, wiedziałem. Randlinie Aevo, jesteś dobrym, szlachetnym krasnoludem. Powiedz, czy zwiadowca mówi prawdę? Tak. Tak, mój panie. To było straszne. Książę, no co za druga żmija? A później mój pan zabrał mu sygnet. Ty zdradziecki pękarcie! Zamilcz, Gorimie! Czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć, synu? Widzisz, to Bejlen. Kongres dostrzeże prawdę. Wszyscy wiedzą, że byłem wiernym zwolennikiem Triana. Zwiążcie go. Zostanie osądzony przed obliczem kongresu. Dor zamarł. Co za dziadostwo. No what? Czuję się oszukany. Wręcz zgwałcony. Nie chcę ją zrobić. 5 minut, panie. Rozkazy. Rozumiem. Oczywiście. Zostaw nas samych, dobrze? Gorimie, przyjacielu! Ja przybyłbym wcześniej, gdyby mi na to pozwolili. Jak się miewasz? Bywało lepiej. Mam złe wieści. Kongres po ciebie nie pośle. Bejlen zajął miejsce Triana w kongresie. Wniósł pod obrady potępiający cię wniosek, który został od razu przyjęty. On przekonał połowę kongresu, by zagłosowano za czymś, co stoi w sprzeczności z tradycją i poczuciem sprawiedliwości. Musiał to przygotowywać, zawierać umowy i przymierza od wielu miesięcy, jeśli nie lat. Kongres wydał już na nas 2 wyroki. Zostanie mi odebrany tytuł szlachecki. Moje imię wymarzą z kronik rodzinnych. Ale pozwolą mi wyruszyć na powierzchnię, bym mógł spróbować innego życia. Lord Haromont wnosił o wygnanie także w twoim przypadku. Ale stronnicy Bejlena go zakrzyczeli. Masz zostać zamknięty w głębokich ścieżkach, gdzie będziesz walczyć z mrocznymi pomiotami, aż pokonają cię i zabiją.
Lord Haromont mówi, że król zaległ w swym łożu. Myśl o stracie dwojga dzieci jednocześnie okazała się dla niego nie do zniesienia. Lord Haromont pozwolił mi się z tobą spotkać, bym mógł ci przekazać, co następuje. Duncan i Szara Straż nadal są w głębokich ścieżkach, w tunelach łączących się z tymi, gdzie ty masz się znaleźć. Jeśli uda ci się pozostać przy życiu wystarczająco długo, by odszukać szarych strażników, być może zdołasz dołączyć do Duncana i uciec. Świetny mi wybór, nie ma co tamto. Nie ma to tamto. Szara Straż nie dba o przeszłość kandydata. Interesuje ją tylko jego odwaga, inteligencja i siła na polu walki. Jeśli uda ci się go znaleźć, z pewnością będziecie mogli połączyć siły i uciec z głębokich ścieżek. Są gdzieś tam na dole. Odnajdziesz ich. Musisz tylko przetrwać wystarczająco długo. Błagałem, by pozwolili mi iść z tobą i walczyć u twego boku. Ale szlacheckie pieski Baylena nie chciały o tym słyszeć. Zrezygnowałbym z bezpieczeństwa, by móc kroczyć z tobą tą mroczną ścieżką. Nasz czas się skończył. Niechaj patroni prowadzą twój miecz, a kamień daje ci siłę. Zawsze będę ci wierny, mój panie. To nas, kurde... Normalnie wprowadzili w niezłe maliny. Więzień, lordzie Harumont. Kongres Orzammaru uznał cię winnym bratobójstwa. Niniejszym skazuje cię na wygnanie i śmierć. Twoje imię zostaje jednocześnie usunięte z wszelkich kronik. Nie jesteś już ani osobą, ani wspomnieniem. Zostaniesz zesłany w głębokie ścieżki, uzbrojony tylko w miecz i tarczę, by odkupić swe winy, walcząc z wrogami Orzammaru aż do śmierci. Chcesz coś powiedzieć, nim wyrok zostanie wykonany? Rozumiem twój gniew. Powinieneś mieć prawo do obrony. Gdybym mógł temu wszystkiemu zapobiec, zrobiłbym to. Spójrz mi prosto w oczy i powiedz, że tego nie zrobiłeś. Na miłość swego ojca. No kurde, raczej nie! Wierzę ci. Wygląda na to, że Baylen zaplanował to wszystko od początku. Uwierz mi, że przez resztę życia będę walczyć o to, żeby nie odniósł korzyści ze swych czynów. Hendrin prosił mnie, bym ci to dał. Ten miecz i tarcza to najprzedniejsze dzieło krasnoludzkich rzemieślników. Zadaj nimi cios naszym wrogom. Jest już stary i ciężko znosi tę tragedię. Ulży mu jednak, gdy pozna prawdę. Tak zrobię. Otworzyć drzwi! Niechaj kamień przyjmie cię do siebie, gdy upadniesz. Spokojnie. To jeszcze nie koniec naszej przygody. Oby. No dobra. Przeżyjemy, nie przeżyjemy? Oto jest pytanie. Co my tu dostaliśmy? Wyśmienite krasnoludzkie ostrze, a tu mamy sztylet. Okej. Okay. No ja to raczej, że weźmiemy to ostrze. Czy tu nie jesteśmy w tym samym? Nie, to nie jest to samo miejsce, co... Raz. Czy to jest to samo miejsce, co my tu byliśmy? Nie no, chyba nie. To nie jest to samo, albo to jest to samo co wcześniej? Chyba to samo co wcześniej. Wow! Siema! Dobrze mi pająku. Możemy ubrać tę ćwiekowaną zbroję. Wielki miecz! O, w końcu jakaś broń dwuręczna. Jezus, w końcu. Atakujemy tego brzydkiego, obrzydliwego pająka. Mocarny cios. Ohoho! Czujecie tę moc? I pająk padł.
Genlock. Siema. O, ładny strzał. Jebudu. No, zabij go. Trafić nie możesz. No, kurde. O, dobry strzał. Potrzebujemy... granat. Potrzebujemy, kurde, jakiejś lepszej ochrony. Mamy na razie tylko tą zbroję ćwiekowaną. No to jakby nie patrzeć, na razie jakiejś świetnej ochrony nam nie zapewnia. Tu czy tu? O, mamy jakieś skrzyneczki. Niestety jedna skrzynka jest oczywiście zamknięta. Czemu mnie to nie dziwi? A drugie się niestety nie dostaniemy. Nope. Tak, granat kryć się. Mamy jakieś rozwidlenie. I dwie jaszczurki. Niestety tym mieczem niespecjalnie nam idzie trafianie celów. Właśnie, w ogóle biegamy boso, boże. Jaki fail. Gryfej. Szkielet. Łuk pomiotów. Tu coś też jest. Aha. Między innymi pająk. No, dajesz. Walisz, nie przestajesz. Szkoda, że w sumie też jedno małe ale. A mianowicie nie mamy żadnych tutaj uleczeń. Nie trzeba uważać. Jezus Maria. Ła, to boli. Odwal się. No, do tego trafiliśmy. Leżeć, szmato. Nam się przyda. A, i teraz gdzie mamy iść? Tu chyba. Do jaj mu się dobierał te. No i to by było na tyle. Moskit F5. Wiem, że F5 to jest szybki zapis, nie? No nie, spudowałem mocarnym ciosem. No! Jak w Skyrimie i Kerbalach. Malowski, jak w jakichś 90% innych grach. F5 to jest szybki zapis. Wiesz? Powinno pójść łatwo. Ulepszona zbroja, ale nie możemy, bo mamy za mało siły, ale zaraz siły będziemy mieć więcej. Dajmy sobie trochę w kondycję. Słuchajcie, zastanawiam się, czy w zręczność dać, czy to nam przełoży się na te, jak to? Na trafienia. Walka dwiema broniami, broń dwuręczna, rozbicie broni, cios rękojeścią. No weźmy cios rękojeścią. Co to w ogóle jest tutaj? Jak tak robimy, to co to jest? To poziom nam się zwiększa, czy co? Walki bronią? Możliwe. Dobrze, możemy teraz wziąć, założyć ulepszoną zbroję krasnoludzkiego strażnika. Sexy flexy. No, powiedzmy. Zaczynajmy.
Teraz gdzie musimy iść? Czy tu, czy tam? Czy siam i owam? Tam, dobra, tam jest Duncan. A tam jak pójdziemy, to co by się stało? Siema, Fulek. Kurde, powiem wam, że ten prolog, jeżeli chodzi o postać krasnoluda, jest strasznie długa, strasznie długi i strasznie fajny. Grałem już prawie 2 godziny, tymczasem grając człowiekiem, zajął mi prolog jakąś godzinkę, nie? A to kurde, gramy już prawie 2 godziny i dopiero się prolog zaczyna kończyć. Nieźle. To jest dużo, jaki to jest. Strasznie dużo. Ponoć Mac ma świetny prolog. Nie wiem, nie grałem. Może tak, może nie, nie wiem, nie grałem. No, dajesz, dajesz. Trafże go, traf. Będziemy musieli popracować nad celnością. Wydaje mi się. Naprawdę ci się wydaje, że masz szansę? Uwaga, napięty. O, w końcu okład leczniczy, Boże. Tego nam brakowało niestety po naszym usunięciu z szeregów krasnoludzkich. O, buciki w końcu dostaliśmy. Krasnoludzkie pancerne buty. Krasnoludzki hełm. Krasnoludzka zbroja. Nie jest lepsza. Co warto dodać? Zestaw do leczenia ran. Dobra. W końcu przynajmniej nie chodzimy na bosaka. Bawimy się w Cejrowskiego. Ciekawe, co tam u Duncana. To krasnolud! Panie Edukan, co tutaj robisz? Gdzie twoi żołnierze? No, trochę jej wcięło. A więc zostałeś zmuszony, by kroczyć głębokimi ścieżkami. Wygnano cię zatem? Co się stało? Sprawy krasnoludzkiego honoru to chyba nie nasza sprawa. Nie musisz odpowiadać, przyjacielu. Ocenianie przeszłości innych nie należy do zwyczajów bractwa. Udowodniłeś już swe umiejętności i zaradność. Tego można było spodziewać się po Edukanie. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, powiedziałeś, że pragniesz wstąpić do naszego bractwa. Wiem, że nie o to ci chodziło, ale mimo to możesz zdobyć u nas wielką chwałę. Jako zwierzchnik Szarej Straży w Fereldenie chciałbym oficjalnie zaproponować ci wstąpienie w szeregi naszego zakonu. Nie to, żebyśmy mieli jakoś specjalnie inną opcję. A więc witaj. Niezwłocznie wyruszamy do Ostagaru, żeby dołączyć do wojsk ludzi, które pod dowództwem króla Kejlana walczą z pomiotami. Trzymaj się blisko, za każdym rogiem czają się mroczne pomioty. Udamy się na południe, ku ruinom Ostagaru, leżącym na skraju głuszy Korkari. Ostagar powstał dawno temu, by uniemożliwić dzikim atak na północne niziny. To dobre miejsce na walkę, nawet jeśli w lasach czai się innego rodzaju przeciwnik. Armia króla już kilka razy starła się z mrocznymi pomiotami.
ale to właśnie tutaj Horda zaatakuje z pełną siłą. Obecnie w Fereldenie żyje tylko kilku szarych strażników. Wszyscy są tutaj. Plaga musi zostać powstrzymana tu i teraz. Jeśli rozprzestrzeni się na północ, Ferelden upadnie. Duncanie! Król Kaelan? Nie spodziewałem się. Królewskiego powitania? A już się bałem, że stracisz całą zabawę. Nigdy bym do tego nie dopuścił, wasza wysokość. A więc potężny Duncan będzie ze mną podczas bitwy. Znakomicie. Słyszałem też, że udało ci się znaleźć obiecującego rekruta. Zakładam, że to właśnie on. Pozwól, że was przedstawię, wasza wysokość. Ten oficjalny ton nie jest potrzebny, Duncanie. W końcu będziemy przelewać razem krew. Witaj, przyjacielu. Jak ci na imię? Miło mi cię poznać. Szara Straż desperacko stara się powiększyć swe szeregi, a ja cieszę się, że mogę jej w tym pomóc. Dobrze widzieć czcigodnego przedstawiciela rasy krasnoludów poza Orzammarem. Ciekawe, jak dużo wie o krasnoludach. Zawsze chciałem dowiedzieć się więcej. Może mógłbyś mnie kiedyś oświecić? Mam. Dopilnuję, by dostarczono nam z pałacowych piwnic najlepsze krasnoludzkie piwo. Po tym, jak poradzimy sobie z tą plagą, oczywiście. Byłem w Orzammarze. Dawno temu król Endrin zaprosił mego ojca na wielkie próby. Jak Endrin miewa się teraz? No, może darujmy sobie informacje o nas. Król nie musi wiedzieć wszystkiego. Chyba. Albo może? Jak już wspomniał o Endrinie. Cóż, wychodzi na to, że twoja opowieść może być ciekawsza niż myślałem. Pozwól, że jako pierwszy powitam cię w Ostagarze. Szara Straż wiele zyska, mając cię w swych szeregach. Wybacz, ale muszę już wracać do mojego namiotu. Logan nie może się doczekać, żeby zacząć zanudzać mnie tymi swoimi strategiami. Twój wuj przesyła pozdrowienia i przypomina, że wojska z Redcliffe dotrą tutaj w ciągu tygodnia. Ha! Emon chce zagarnąć choć trochę chwały dla siebie. Wygraliśmy już 3 bitwy. Jutro powinno być podobnie. Może nawet zbyt pewny, jak sądzą niektórzy. Prawda, Duncanie? Wasza wysokość, nie jestem pewien, czy plagę można powstrzymać tak szybko, jakbyś sobie tego życzył. Nie wiem nawet, czy to naprawdę plaga. Wokół jest mnóstwo mrocznych pomiotów, ale nie natrafiliśmy jeszcze na ślad arcydemona. Wasza wysokość jest zawiedziony? Liczyłem na wojnę z legend i opowieści. Król wyruszający z armią na upadłego boga. Niestety, rzeczywistość wygląda inaczej. Muszę już iść, zanim Logan wyśle po mnie grupę poszukiwawczą. Bywajcie! Król mówił prawdę. Wygraliśmy już kilka bitew. To prawda. Pomimo naszych zwycięstw, horda rośnie w siłę. Pewnie ma już nad nami przewagę liczebną. Na pewno stoi za tym jakiś arcydemon. To jednak tylko moje przeczucie. No to trzeba coś z tym zrobić. Tak, powinniśmy kontynuować rytuał. Jaki znowu rytuał? By wstąpić w szeregi Szarej Straży, każdy rekrut musi zostać poddany tajemnemu rytuałowi zwanemu dołączeniem. Rytuał jest krótki, ale wymaga pewnych przygotowań. Niedługo powinniśmy zacząć. To co teraz? Możesz rozejrzeć się po obozie. Proszę cię tylko o to, byś na razie go nie opuszczał. W obozie jest jeszcze jeden szary strażnik, Alister. Kiedy będziesz gotowy, znajdź go i powiedz, że czas już zebrać rekrutów. Mam kilka spraw do załatwienia. Znajdziesz mnie później w namiocie Szarej Straży po drugiej stronie mostu. No dobra. Mamy poziom, co warto dodać. Czym się zainteresujemy? Dobre pytanie.
Potrzeba nam więcej sprytu, warto zauważyć, żebyśmy mogli ulepszony przymus zdobyć. To się może przydać. Dokładne ciosy. Broń dwuręczna. To może być przydatne. Pyk. No, więc zrzućmy okiem. Przejście tego prologu krasnoludzkiego to jest 2 godzinki. Szczerze powiedziawszy, niezły wynik. Naprawdę, czuję się zadziwiony, że tak długo trwał ten krasnoludzki prolog. Naprawdę też muszę przyznać, że mi się podobał. Naprawdę, naprawdę mi się podobał. Ale dobra. Wydaje mi się, że na razie na chwilowo możemy dać sobie chwilowo siana z krasnoludzkimi opowieściami smoczymi. Zapiszmy grę. Zobaczmy, co dzisiaj jeszcze sobie porobimy i pogramy.